Witam wszystkich Państwa na kolejnej dzisiejszej sesji i otwieram 75. sesję Rady Powiatu Bartoszyckiego. Bardzo serdecznie witam na dzisiejszej sesji wszystkich radnych na czele z panem starostą i witam również gości. Witam panią Jolantę Andruszkiewicz, która jest radną wojewódzką. Serdecznie witamy. Witamy również na dzisiejszej sesji panią dyrektor PCPR-u, panią Brygidę Adamaitis, panią dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, panią Annę Konowrocką. Witamy naszą panią skarbnik, witamy panią mecenas bardzo serdecznie, witamy szefową biura rady, witamy wszystkich mieszkańców Bartoszyc, którzy nas oglądają. Serdecznie państwa witam, witam telewizję Barcat oczywiście, która jak zawsze jest na posterunku i nas filmuje. I w związku z tym filmowaniem oczywiście komunikat, że obecność na sesji jest jednocześnie zgodą państwa na publikację wizerunku, tak żeby państwo sobie zdawali sobie z tego sprawę. To jest wymóg tak zwanego RODO, żebym państwa o tym poinformował. Szanowni państwo, sesja dzisiejsza została zwołana z możliwością uczestnictwa zdalnego, tak jak państwo zadecydowaliście na ostatniej sesji. I chciałbym teraz na początku stwierdzić prawomocność obrad, to znaczy chciałbym sprawdzić, czy jesteśmy... O, i witam panią skarbnik jeszcze, panią sekretarz oczywiście serdecznie na dzisiejszej sesji. Szanowni państwo, dlatego bardzo proszę w tej chwili kliknąć zakładkę kworum celem sprawdzenia obecności. Tylko że to musi być w systemie, panie Mirku, że pan jest. Dziękuję bardzo. Mam informację, że pana Hilmanowicza nie będzie dzisiaj, więc mogę zakończyć już sprawdzanie i stwierdzam, że na sali, znaczy na sesji obecnych jest 16 radnych. Nieobecny jest jeden radny, a wobec tego sesja nasza dzisiejsza jest prawomocna i możemy podejmować ważne, prawnie ważne decyzje. Szanowni państwo, kolejny punkt to jest ustalenie porządku obrad i pozwolę sobie przeczytać szybciutko ten porządek obrad dzisiejszy i potem spróbujemy go zatwierdzić. Proponowany porządek obrad. Punkt pierwszy. Otwarcie obrad 75. sesji Rady Powiatu Bartoszyckiego. Punkt drugi. Stwierdzenie prawomocności obrad. Punkt trzeci. Ustalenie porządku obrad. Punkt czwarty. Przyjęcie protokołu obrad z 74. sesji Rady Powiatu. Punkt piąty. Informacja z posiedzeń Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu. Punkt szósty. Przedstawienie sprawozdań z realizacji wybranych zagadnień z zakresu pomocy społecznej. I tu będzie sprawozdanie z działalności organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2022. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za rok 2022 oraz przedstawienie zestawienia potrzeb w zakresie pieczy zastępczej. Punkt C. Przedstawienie przez organ wykonawczy oceny zasobów pomocy społecznej za 2022 rok. Punkt siódmy. Informacja o stanie bezrobocia oraz działań Powiatowego Urzędu Pracy w 2022 roku. Punkt ósmy. Podjęcie uchwał w sprawach. Pierwsza uchwała to będą zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bartoszyckiego na lata 2023-36. Następnie zmiany w budżecie powiatu na rok 2023 i trzecia uchwała wyrażenie zgody na zbycie aktywów trwałych szpitala imienia Jana Pawła II w Bartoszycach w drodze przetargu. Punkt dziewiąty. Głosowanie w sprawie dopuszczenia możliwości zdalnego uczestnictwa w kolejnej sesji Rady Powiatu. Dziesiątka to są sprawy różne i punkt jedenasty. Zamknięcie obrad 75. sesji Rady Powiatu Bartoszyckiego. Czy są propozycje do zmiany porządku obrad?
Nie widzę, wobec tego poddaję ten porządek obrad pod głosowanie. Kto z panów radnych jest za przyjęciem przeczytanego przeze mnie porządku obrad? Kto jest przeciwny, a kto wstrzymał się od głosu? Stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszewskiego jednogłośnie przyjęła ten program do realizacji. Wobec tego przechodzimy do kolejnego punktu, a mianowicie przyjęcie protokołu obrad 74. sesji Rady Powiatu Bartoszewskiego. Jeśli nie usłyszę żadnej uwagi i sprzeciwu ani nic innego, to stwierdzę, że Rada Powiatu Bartoszewskiego ten protokół przyjęła. Stwierdzam, że Rada przyjęła protokół 74. sesji Rady Powiatu Bartoszewskiego. Punkt 5. Informacja z posiedzeń Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu. I w tym celu poproszę pana starostę Jana Zbigniewa Nadolnego o przedstawienie tego sprawozdania. Proszę bardzo, panie starosto. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Wysoka Rado, szanowni państwo. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu pomiędzy 74. a 75. sesją Rady Powiatu. To jest pomiędzy 31 marca a 28 kwietnia 2023 roku. I w powyższym okresie Zarząd obradował na trzech posiedzeniach. To jest w dniach 12, 17 i 25 kwietnia bieżącego roku, na których podjęto następujące uchwały. Uchwała nr 186, łamane na 519, łamane na 2023 z dnia 12 kwietnia 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na najem pomieszczeń. I tutaj Zarząd Powiatu Bartoszewskiego wyraził zgodę na wynajem pomieszczeń o łącznej powierzchni 151,78 m, mieszczących się na parterze budynku Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszycach z przeznaczeniem na świadczenie usług medycznych na okres 3 lat. Uchwała nr 186, łamane na 520, łamane na 2023 z dnia 12 kwietnia 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę pomieszczenia. I zarząd również wyraził tutaj zgodę na dzierżawę pomieszczenia o powierzchni 14,5 m kwadratowego bez konieczności przeprowadzenia przetargu. I to pomieszczenie mieści się na parterze budynku Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszycach i jest przeznaczone na prowadzenie świadczeń zdrowotnych też na okres, świadczeń zdrowotnych także, ale na okres 2 lat. Uchwała nr 186, łamane na 521, łamane na 2023 z dnia 12 kwietnia 2023 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku. Uchwała nr 186, łamane na 522, łamane na 2023 z dnia 12 kwietnia 2023 roku w sprawie rocznej oceny działalności warsztatów terapii zajęciowej przy Stowarzyszeniu Integracji Osób Niepełnosprawnych w Bartoszycach. I uchwała nr 186, łamane na 523, łamane na 2023 z dnia 12 kwietnia 2023 roku w sprawie rocznej oceny działalności warsztatów terapii zajęciowej w Górowie i Łowieckim. Uchwała nr 186, łamane na 524, łamane na 2023 z dnia 12 kwietnia 2023 roku w sprawie ustalenia wysokości zaliczki pobieranej za zużytą energię cieplną w lokalach wchodzących w zasób mieszkaniowy powiatu bartoszyckiego. Uchwała nr 187, łamane na 525, łamane na 2023 z dnia 17 kwietnia 2023 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2023. Tutaj ta zmiana wynika z decyzji wojewody warmińsko-mazurskiego, który zwiększył nam dotację celową oraz z przeniesienia wydatków bieżących pomiędzy paragrafami. Uchwała nr 187, łamane na 526, łamane na 2023 z dnia 17 kwietnia 2023 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Uchwała nr 187, łamane na 527, łamane na 2023 z dnia 17 kwietnia 2023 roku w sprawie
rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych powiatu bartoszewskiego w 2023 roku. I tutaj, Szanowni Państwo, w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację właśnie tych zadań publicznych w zakresie ekologia i ochrona zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego przyznano kwotę 2000 zł, a w tym dziale kwota pełna, która, do której można było udzielać tych grantów, to jest kwota 30 tysięcy. Zostało 28. Mówię tu o tym, bo pamiętacie, przyjmowaliśmy na ubiegłym zarządzie, rozpisywaliśmy konkurs jeszcze na pozostałe środki, które właśnie pozostały po pierwszym rozdaniu. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, i tutaj też nie wpłynęła żadna oferta, więc do tych 28 mamy jeszcze 11 tysięcy złotych. Ochrony i promocji zdrowia, tu przyznano 15 tysięcy złotych, wszystkie środki przeznaczone na ten cel. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, przyznano 5 tysięcy złotych i tutaj też wszystkie środki przeznaczone na ten cel. Polityka prorodzinna, przyznano 5 tysięcy złotych i też to są wszystkie środki przeznaczone na ten cel. Kolejna uchwała numer 188/528/2023 z dnia 25 kwietnia 2023 roku w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu powiatu bartoszewskiego za pierwszy kwartał 2023 roku. Kolejna uchwała numer 188/529 do 531, bo to są trzy uchwały, łamane na 2023 z dnia 25 kwietnia 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie mienia ruchomego. I tutaj zarząd podjął, czyli wyraził zgodę właściwie na wniosek dyrekcji Szpitala Powiatowego w Bartoszycach, aby trzy pojazdy zbyć w drodze przetargu. Uchwała numer 188/532/2023 z dnia 25 kwietnia 2023 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert właśnie na realizację zadań publicznych powiatu bartoszewskiego w 2023 roku przez organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w artykule 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2023 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. I tutaj właśnie ogłoszono, tak jak mówiłem, przy poprzednich, wcześniej ogłoszono drugi konkurs ofert na realizację tych zadań publicznych w celu przyznania środków niewykorzystanych po pierwszym konkursie. I oferty, Szanowni Państwo, można składać do 19 maja 2023 roku. Tutaj przypomnę, że chodzi o 28 tysięcy, które pozostało z ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego i 11 tysięcy z działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym przedsiębiorczości. To są te dwie płaszczyzny, na które można składać wnioski. Tradycyjnie w okresie przedsesyjnym zarząd powiatu, aplikację, przepraszam, o te granty. Tradycyjnie w okresie przedsesyjnym zarząd powiatu na swych posiedzeniach zajmował się sprawami związanymi z przygotowaniem do dzisiejszej sesji. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panu staroście za tę wyczerpującą wypowiedź. Możemy przejść do dalszego punktu w takim razie. Dobrze. Punkt szósty. Postanowienie, przedstawienie sprawozdań z realizacji wybranych zagadnień z zakresu pomocy społecznej. To są takie, jak państwo widzicie, trzy sprawozdania. Wczoraj na komisji były one bardzo szczegółowo omawiane. Była na komisji pani Brygida Adamaitis, która udzielała odpowiedzi na ten temat. Ja poproszę może pana przewodniczącego komisji, pana Wiesława Kuracha, o dwa słowa na ten temat, jeśli można. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Rzeczywiście wczoraj na spotkaniu komisji, które się odbyło w dniu wczorajszym, była obecna pani Brygida Adamaitis, jak również pani dyrektor Anna Konowrocka, i te sprawozdania, o których w tej chwili pan przewodniczący mówi, były omówione i były pozytywnie zaopiniowane przez komisję. Jeżeli już jestem przy głosie, to chciałbym się też odnieść do pozostałych
uchwał, które dzisiaj będą procedowane, czyli wieloletnie prognozy finansowe, jak również zmian w budżecie, jak również jednego projektu uchwał dotyczącego wyrażenia zgody na zbycie aktywów trwałych szpitala imienia Jana Pawła II w Bartoszycach w drodze przetargu. Czyli dotyczy to trzech karetek, o których wspominał pan starosta. Również te projekty uchwał, o których przed chwilą mówiłem, komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu za tę wypowiedź. I cóż, myślę, że sprawozdanie przez Radę, czy też w zasadzie trzy sprawozdania przez Radę są przyjęte. Możemy przejść do kolejnego sprawozdania. Kolejne sprawozdanie to jest informacja o stanie bezrobocia na oraz działań Powiatowego Urzędu Pracy w 2022 roku. Wczoraj również na komisji, jak pan przewodniczący powiedział, była pani dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, pani Anna Konowrocka, która też udzieliła informacji pełnej. Też komisja, tak jak słyszeliście państwo przed chwilą, sprawozdanie przyjęła, więc myślę, że spokojnie możemy przejść do kolejnego punktu porządku dzisiejszych obrad, a mianowicie podjęcie uchwał w sprawach. Podjęcie uchwał w sprawach, czyli zaczynamy od wieloletniej prognozy powiatu finansowej powiatu bartoszyckiego. I państwo pozwólcie, że ja przeczytam tę uchwałę i spróbujemy ją przegłosować. Uchwała numer 75/348/2023 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 23 kwietnia 2023 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bartoszyckiego na lata 2023-36. Na podstawie odpowiedniej podstawy prawnej Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Bartoszyckiego na lata 2023-2036 po zmianie otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej po zmianie otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf trzeci. Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2036 stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. Paragraf czwarty. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu i paragraf piąty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wczoraj też uchwała, bo wczoraj była również pani skarbnik na komisji, również udzielała wyczerpujących informacji na temat tych wszystkich uchwał finansowych. Wobec tego, cóż, możemy przejść do głosowania, tak? Wobec tego zadaję państwu pytanie, kto z państwa radnych jest za przyjęciem tej przeczytanej przeze mnie przed chwilą uchwały, kto jest przeciwny, a kto wstrzymał się od głosu? Stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszyckiego jednogłośnie przyjęła uchwałę do realizacji. Przechodzimy do kolejnej uchwały powiązanej z tą pierwszą, a mianowicie jest to uchwała numer 75/349/2023 Rady Powiatu Bartoszyckiego w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2023. Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje. To oczywiście jest po podstawie prawnej. Paragraf pierwszy. Zwiększa się plan dochodów powiatu o kwotę 8 408 529 złotych 41 groszy zgodnie z załącznikiem nr 1. Dwa. Dochody powiatu po zmianach wynoszą 134 878 818 złotych i 65 groszy. W tym dochody bieżące w wysokości 99 992 1176 zł i 82 grosze, dochody majątkowe w wysokości 34 886 641 zł i 83 grosze. Paragraf drugi. Zwiększa się plan wydatków powiatu o kwotę 14 432 739 złotych 98 groszy zgodnie z załącznikiem nr 2.
Wydatki powiatu po zmianach wynoszą 164 381 337 złotych 75 groszy. W tym bieżące wydatki to 107 557 803 złote 92 grosze, a majątkowe wydatki to 56 823 złote 833 złote i 83 grosze. Punkt trzeci, wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 56 733 złote 1533 złote i 83 grosze zgodnie z załącznikiem numer 3a, a wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 90 tysięcy zgodnie z załącznikiem 3b. Punkt czwarty, dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowi załącznik numer 9, a wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi w wysokości 801 135 zł 83 grosze zgodnie z załącznikiem numer 4. Paragraf trzeci. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 29 502 519 zł i 10 groszy zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 14 893 700 zł. Wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 14 013 198 zł i nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 595 621 zł i 10 groszy. Przychody budżetu w wysokości 34 608 819 zł i 10 groszy. Rozchody w wysokości 5 106 300 zł zgodnie z załącznikiem nr 5. Paragraf czwarty. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 6. Paragraf piąty. W związku z realizacją zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Zarząd Powiatu Bartoszyckiego do dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej: a. dochody w wysokości 18 585 tysięcy, b. wydatki w wysokości 18 585 tysięcy zgodnie z załącznikiem nr 7. 2. Wykonanie czynności, o których mowa w artykule 258 ust. 1 punkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. 3. Dokonania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki. Paragraf szósty. Ustala się przychody, dochody i wydatki na podstawie uchwały nr 102 Rady Ministrów z 23 lipca 2020 roku w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego, Monitor Polski z 2020 roku, pozycja 662, i ustawy z 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Dziennik ustaw z 2020 roku, pozycja 568 z późniejszymi zmianami. Punkt pierwszy. Przychody w wysokości 336 760 zł 34 grosze. Dochody za 2023 rok 3999 złotych i 89 groszy. Wydatki w wysokości 336 084 złote 35 groszy. Punkt czwarty. Stan środków na rachunku bankowym na 31 grudnia 2023 roku wynosi 4675 złotych 88 groszy i to wszystko jest zgodne z załącznikiem nr 8. Paragraf siódmy. Zmniejsza się rezerwę celową na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 13 441 zł. Rezerwa celowa na wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń po zmianach 2363 zł. To się w głowie kręci. 2 363 441 zł. I paragraf ósmy. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. Paragraf dziewiąty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
długa uchwała, ale treściwa i wczoraj, tak jak powiedziałem, pani skarbnik bardzo skrupulatnie nam to wszystko wyjaśniła. I cóż, możemy przejść do głosowania? Tak, wobec tego przechodzimy. Wobec tego zadaję państwu pytanie. Kto z państwa radnych jest za przeczytaną przeze mnie przed chwilą uchwałą? Kto jest przeciwny? A kto z państwa wstrzymał się od głosu? Stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszewskiego oczywiście jednogłośnie przyjęła tę uchwałę do realizacji. Przechodzimy wobec tego do kolejnej uchwały. Uchwała jest następująca. Uchwała 75/350/2023 Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie aktywów trwałych szpitala imienia Jana Pawła II w Bartoszycach w drodze przetargu. Na podstawie odpowiedniej podstawy prawnej Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na zbycie aktywów trwałych będących własnością szpitala powiatowego imienia Jana Pawła II w Bartoszycach w drodze przetargu w postaci tomografu komputerowego Optima CT540 rok produkcji 2016. Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szpitala powiatowego imienia Jana Pawła II w Bartoszycach. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Bartoszyckiego. Ja tylko tak poinformuję państwa, bo ktoś może być przestraszony, że pozbywamy się tomografu komputerowego, to znaczy pozbywamy się starszego po to, żeby był nowszy. Także tomograf komputerowy w szpitalu jest i będzie. Także proszę się nie obawiać, ale tu musimy wyrazić po prostu zgodę. Dlatego poddaję tę uchwałę wobec tego pod głosowanie. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciwny, a kto wstrzymał się od głosu? Stwierdzam, że Rada jednogłośnie podjęła tę uchwałę do realizacji. Przechodzimy do punktu 9. Jest to głosowanie w sprawie dopuszczenia możliwości zdalnego uczestnictwa w kolejnej sesji Rady Powiatu Bartoszyckiego. Wiadomo wszystkim, o co chodzi. Chodzi o to, żebyśmy po prostu mogli na najbliższej sesji również uczestniczyć zdalnie, jeśli ktoś oczywiście tak uważa. Więc kto jest za tą uchwałą, kto jest przeciwny, a kto wstrzymał się od głosu? Ja tylko tutaj powiem jedno zdanie na ten temat. Otóż oczywiście Rada Powiatu Bartoszyckiego przyjęła tę uchwałę do realizacji głosami 13 za i 2 osoby się wstrzymały od głosu. Także następna Rada będzie mogła będzie dopuszczała możliwość uczestnictwa zdalnego, ale ja tak apeluję do radnych, żeby z tego przywileju nie korzystać, dlatego że jednak dużo lepiej jest i dużo łatwiej jest, jeśli państwo radni jesteście fizycznie na sesji, wtedy jest jakoś tak inaczej. Czyli można oczywiście zdalnie, ale apeluję, żeby jednak byli państwo fizycznie obecni na dzisiejszej sesji. Przechodzimy do punktu 10. To są sprawy różne. Proszę bardzo, czy ktoś w sprawach różnych ma coś do powiedzenia? Proszę bardzo, pan Mirosław Olejnik. Chyba jest bateria. Szanowni państwo, tradycyjnie chciałbym zapytać o drogi nasze nieszczęsne, bo jak wiadomo, stan tych dróg jest zatrważające. Rzeczywiście chyba jeszcze tak źle nie było. Było. Przed wojną może było, ale którą? Teraz jest naprawdę źle. Jeździłem po tych drogach, specjalnie zrobiłem parę rundek. Ja mówię o terenie Górowszczyzny, no i fatalnie tam można,
To są miejsca, przez które praktycznie nie można przejechać. Pierwsze pytanie, może do rzeczy. Kiedy zaczną się te cząstkowe remonty? Drugie pytanie do pana starosty to jest takie. Co z tą drogą do Kandyty Kiwajny, mówiąc tak, tam są dwie drogi formalnie. Kiedy się zacznie remont tego pierwszego odcinka kilometra, który jest już jak gdyby zaakceptowany i do realizacji? No i czy zarząd dalej podtrzymuje swoją decyzję, czy wolę składania na dalsze odcinki tej drogi w momencie, kiedy pojawią się takie możliwości finansowania dalszego remontu? To na razie tyle. To czy pan starosta chciałby teraz odpowiedzieć? Tak, ja króciutko tutaj też na pana radnego pytania odpowiem, bo pierwsze pytanie, kiedy zaczną się cząstkowe remonty, one się już zaczęły. To także tutaj myślę, że trochę cierpliwości, no bo wiemy, że nie jesteśmy w stanie we wszystkich gminach być o jednakowej porze. Myślę, że jeżeli będzie też taka potrzeba, to proszę jakby kierować pytanie do pana dyrektora. On wie, jest uprzedzony o tym i on będzie informował każdego, w jakiej kolejności tam sobie ustawił, że tak powiem, pracę, jeśli chodzi o te cząstkowe remonty. Kandyty Kiwajny, ten pierwszy odcinek, tam 999 metrów, bo to tak się umawialiśmy, my zakładamy, że rozpoczniemy to jeszcze w tym roku, jesienią, dlatego że umowa już jest z panem wojewodą przygotowana do podpisu i już to, myślę, ruszy. Na resztę odcinków, tak jak się umawialiśmy, składamy oczywiście bezwzględnie i to taki, jeśli chodzi o wykonanie, to one będą w pierwszej kolejności, dlatego że no, gwarancja wykonania, inaczej, wykonanie tego pierwszego odcinka gwarantuje nam niejako no, większą szansę na pozyskiwanie środków dla tych dalszych dwóch właściwie odcinków jeszcze, o których mówiliśmy. Ja tu chcę dodać, że mieliśmy takie spotkanie, nie chcę tutaj daty, bo już nie pamiętam, ale to było gdzieś około tygodnia, dwóch może temu, była pani Tyc, z tego co pamiętam, z pani sołtys, tutaj z dwiema paniami i z jednym panem. No i tu już ona, powiedzmy, ten harmonogram tych działań w tej kwestii zna doskonale, bo tutaj wyjaśnialiśmy to dość długo. Pokazaliśmy, jak to działa, skąd takie przesunięcia w czasie, jakie są procedury pozyskiwania tych środków. I myślę, że państwo, którzy tu byli, no już wiedzą, jak to wygląda i są, że tak powiem, no, przekonani o tym, że to będzie dalej następowało, bo my inaczej też nie będziemy postępować, tylko w ten sposób. Pierwszy odcinek, a potem następny. No dlatego, że w sierpniu chyba będzie można wejść z konkursem, bo jakoś tam, nie chcę tu w tej chwili, Mirek, zadzwoń do tego, do naszego pana dyrektora Karola, on ci tam powie te daty, dlaczego to tak jest, nie? Tak, proszę bardzo. Oczywiście będę dzwonił, ale chciałem właśnie, żeby pan starosta powiedział, bo pewnie mieszkańcy tamtych terenów przy tej drodze są zainteresowani bardzo i oglądają sesję i łatwiej wtedy do nich dotrzeć z informacją. Ja oczywiście spytam dokładnie i poinformuję odpowiednich mieszkańców. Dziękuję bardzo. Ja tylko powiem, że jeśli chodzi o drogi w powiecie, to w ostatnim czasie, w ostatnich latach tych dróg robi się naprawdę dużo i ja rozumiem, że oczywiście są takie sytuacje, że niektóre drogi jeszcze czekają na remont, ale proszę pamiętać o tym, one są naprawdę obiektem troski starostwa i zarządu dróg powiatowych i wszędzie, wcześniej czy później te drogi będą zrobione, tym bardziej, że rząd przeznacza na te drogi naprawdę duże pieniądze i dofinansowanie na drogi jest duże. Wczoraj zresztą też na komisji była o tym mowa, że tych dróg naprawdę będzie dużo robionych. Także trzeba mieć nadzieję, ja mam pewność, że te drogi będą zrobione i będziemy jeździć po naprawdę dobrych drogach, nawet tych, które są w tej chwili, tak jak pan Mirek powiedział, bardzo, bardzo, bardzo złe.
Czy jeszcze w sprawach różnych? Pan Wiesław, proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Wczoraj na posiedzeniu komisji była obecna również pani dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury, pani Małgorzata Stankiewicz. W związku z pismem, ale, proszę które, Państwa, proszę panów, które skierowała Rada Pedagogiczna Młodzieżowego Domu Kultury do radnych powiatu i myślę, że też do zarządu. To pismo dotyczyło sprawy wysokości dodatku funkcyjnego dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Bartoszycach. Pani dyrektor uzasadniała, że ten dodatek, który w tej chwili otrzymała, jest w stosunku do innych wynagrodzeń dyrektorów, jest stosunkowo proporcjonalnie niski. Na posiedzeniu komisji komisja wyszła z założenia, że rzeczywiście przygotuje wniosek do zarządu o ewentualne ponowne rozpatrzenie tego dodatku. Jak również, tak jak rozmawialiśmy, tam są jeszcze inne rzeczy, które w trakcie rozpatrywania tego wniosku można poprawić. Generalnie też chodzi o dodatek funkcyjny dla nauczycieli i mentorów. Więc w najbliższym czasie będzie przygotowane pismo do zarządu w tej sprawie, także chciałbym poinformować zarząd, że takie pismo od komisji wpłynie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pani Basia, bardzo proszę. Rady i związki z zarządem, żeby to było szerzej, żeby to nie było to, że kto nie chce, to nie przyjedzie, ale kto chce, bo to jest bardzo ważny temat. Dziękuję bardzo. Czy pan starosta chciałby dwa słowa na ten temat? No ja krótko państwu odpowiem. Procedura, która nas obowiązuje, jest procedurą taką długotrwałą, że tak powiem, inaczej, trwającą bardzo długo, bo te uzgodnienia ze związkami zawodowymi są zawsze trudne. I to, co uzgodniliśmy, to proszę nam tu wierzyć, było bardzo mocno ważone. I trochę się dziwię państwu dyrektorom, niektórym oczywiście, że stawiają te sprawy w taki publiczny sposób, ponieważ no, ocenialiśmy wszyscy razem ze związkami zawodowymi zakres czynności poszczególnych dyrektorów. To nie jest dodatek funkcyjny za to, że ktoś się nazywa dyrektorem, tylko za to, jaki zakres czynności wykonuje. I myślę, że tutaj wyjątkowo sprawiedliwie zostało to wykonane. Wszystkie trzy centrale związkowe wyraziły właśnie taką wolę, jak tutaj, jeśli chodzi o wysokości tych dodatków. I to tak się stało. Natomiast no, tu nie stoi nic na przeszkodzie, żeby zarząd jeszcze raz, prawda, pochylił się nad tym wszystkim, prawda, może jeszcze w sposób taki bardziej dokładny czy wyartykułowany i żeby państwo dyrektorzy rozumieli, z czego to wynikało. Pokażemy, myślę, przygotujemy brutto, netto zarobki wszystkich dyrektorów, dlatego że te elementy, dodatek funkcyjny, dodatek motywacyjny są tylko elementem składowym dla całości wynagrodzenia. Tutaj niektórzy z dyrektorów nie mówią o tym, że mają jeszcze inne dodatki, tak? Tylko widzą siebie przy dodatku funkcyjnym, że są różnice. Te różnice będą według mnie, bo są różnice w zakresie czynności, w zakresie wykonywanej pracy. Nie możemy porównywać na przykład Młodzieżowego Domu Kultury z Zespołem Szkół Ponadpodstawowych numer 1. No to jest oczywiste, że nie może tutaj być jakiejś równości. No i tak mniej więcej w miarę poczucia naszej sprawiedliwości oceniliśmy tę sytuację i tak została te wysokości dodatków funkcyjnych wprowadzone przez i związki zawodowe, i zarząd, i Radę Powiatu potem do w życie. Krótko mówiąc, ja jeszcze raz tu deklaruję, że
pochylimy się nad tym jako zarząd, dlatego że sprawy związane z finansami i dla zarządu, i dla mnie osobiście są bardzo ważne. Ja myślę, że to jest widać, bo jak się porówna zarobki jeszcze sprzed 2-3 lat, nawet i dyrektorów, czy kierowników jednostek, czy pań pracujących w administracji, na przykład księgowych, głównych księgowych, to widać bardzo duży postęp na plus i będziemy to do końca, myślę, naszej kadencji mieli na uwadze, żeby po prostu nasi pracownicy, szczególnie w oświacie też, naprawdę zarabiali godnie. Dziękuję bardzo. Ja jeszcze tylko dodam, że oczywiście te sprawy reguluje również ustawa, która też zakłada pewne ramy i mówi na przykład o, nie wiem, ilość nieruchomości, jakimi zarządza dyrektor, prawda? Tutaj pan starosta wspomniał o zespole szkół numer 1, prawda? Tam jest tych nieruchomości naprawdę dużo. Jest kotłownia, są warsztaty, prawda? Czyli to się też liczy. Proszę bardzo, pan Mirosław Olejnik jeszcze ma. Tak, w uzupełnieniu chciałbym powiedzieć, że to jest tylko wola zarządu, bo z tego co wiem. Nie, związki zawodowe w przypadku, kiedy zarząd daje wyższe pieniądze, na pewno nie oponuje, wręcz przeciwnie, chwali zarząd. Także wydaje mi się, że to nie ma co się spotykać, w sensie takim dyskutować. Jeżeli zarząd ma wolę podniesienia tego dodatku w tym akurat przypadku, to po prostu trzeba to zrobić. Związki zawodowe podejrzewam, jak mówiąc kolokwialnie, klepną to bez zastanowienia. Dziękuję. Pan Ryszard Zduniuk, proszę bardzo. Co do grupy się nie będę wypowiadał. Stan grupy jest taki, jaki jest w związku z tym. No jest taki, jaki jest, to się zgadzam z tym. Panie Przewodniczący, jedna rzecz. Rola Przewodniczącego jest prowadzenie sesji. Natomiast między innymi. Chciałbym panu radnemu przypomnieć, że oprócz tego, że ja jestem przewodniczącym rady, jestem również radnym, który ma takie same prawo jak pan do zabierania głosu. I jestem radny. I naprawdę proszę mnie nie pouczać. A w związku z tym, no należy się dostosować to, co jest w regulaminie napisane. No według pana. Nie będę tego komentował. Natomiast co do... Mam pytanie do pana przewodniczącego w związku z tym. Ja mam pismo dotyczące Młodzieżowego Domu Kultury kierowane do rady, konkretnie do radnych powiatu bartoszyckiego odnośnie tego dodatku funkcyjnego. Czy pan jest zorientowany z tym pismem? Tak. Tak, oczywiście, że jestem. Wczoraj pani zresztą czytała to i doskonale znam to pismo. Z kiedy ono było? Słucham? Z kiedy było to pismo? Nie rozumiem. Ja mam przed sobie. Dwa temu. Ale o co panu chodzi, bo nie rozumiem pana. Data wpływu, ja mam 14. Do dnia dzisiejszego, na dzisiejszej sesji powinien pan radę poinformować, czy wpłynęło takie pismo dotyczące dodatku funkcyjnego podjętej uchwały. A czy pan, panie radny, zdaje sobie z tego sprawę, że pana obowiązkiem, tak jak pan mnie poucza, to ja pozwolę sobie pana teraz pouczyć, że pana obowiązkiem jest również od czasu do czasu dowiedzieć się, jakie pisma wpłynęły do rady i na przykład zajść do rady i się dowiedzieć, czy zajrzeć na portal e-sesja. Także bardzo o to proszę, bo pan ma ciągłe pretensje, że panu się do ręki nie podaje pewnych rzeczy, no ale pan nie jest małym dzieckiem, pan jest radnym. Ja jedną rzecz podam. Jedno skończę. Prosiłbym, na sesji, na komisji też pan wczoraj nie był, a wczoraj było na komisji omawiane. Wczoraj ja... Nikt nic nie ukrywa. Pani radna, gdyby pani znała kulisy, że pani dyrektor była na wczorajszej komisji... No ale pana nie było. Wczoraj rozmawiałem i z panią dyrektor, mam przy sobie te pisma, rozmawiałem też z panem przewodniczącym komisji, aby zaprosić panią dyrektor na posiedzenie komisji. Takie były między nami ustalenia, żeby było jasne. Także tak. No wszyscy byli, tylko pana nie było. To panie jest takie przewodniczący, pan jak małe dziecko się zachowuje, ja nie jestem członkiem komisji, nie wchodzę w skład komisji. Ale może ustaliłem z przewodniczącym komisji, aby zaprosić. I taka była kolej rzeczy. Natomiast co do samego
meritum sprawy. Ja mam przed sobą te pisma kierowane i do zarządu, i do radnych powiatu, uzasadniające, czym to było podyktowane. Jedyną rzeczą najważniejszą to jest w tym wszystkim to, że to, co ja rozmawiałem, te pismo, tak jak pan powiedział, nie kierowała dyrektor, tylko kierowała Rada Pedagogiczna, podpisana przez 13 osób, w tym przez pana Figata, który jest członkiem zarządu, żeby było jasne. A w związku z tym to nie jest tak, jak że to przewodniczący, te, pani dyrektor, to pismo. To jest pismo podpisane przez 13, tak? Jak dobrze pamiętam. Tylko pan sobie samemu zaprzecza, bo pan dobrze, mówi, że, ja mam... że tych pism nie ma, a pan nie ma. To więc ja tego nie rozumiem. Pani jeżeli się rozmawia z dyrektorami, tego typu rzeczy zawsze się można dowiedzieć. Ja mam tylko tyle. A nie będę tutaj się na ten temat wypowiadał, bo nie ma sensu. Natomiast jedna rzecz, to co tu pan starosta powiedział, będzie to rozpatrzone na zarządzie. A ja tylko chciałem to przedstawić, uzupełnić jedną rzecz, że to nie występowała pani dyrektor, tylko to podpisała Rada Pedagogiczna, żeby było jasne. Są to dwie różne rzeczy. A w związku z tym pani dyrektor w swojej sprawie, bo to jej dotyczy sprawa, a jeżeli ona ma ten dodatek funkcyjny, tam 2800 czy ileś, w innych przypadkach jest to dużo więcej razy dwa, a od tego znów ma naliczany dodatek funkcyjny zastępca dyrektora. A w związku z tym o to tu chodzi. Ja państwu przedstawiam, bo mam to przed sobą, to pismo. Ono jest jednoznacznie ujęte i przedstawione to, co powinno być. Jeszcze raz podkreślam, to, panie przewodniczący, co pan mówi, to jest jedna rzecz, a to, co ja mam przed sobą, to jest druga. Jak ja to mam, to jest inna rzecz. Mam. Ja mogę przyjść i do pana starosty, bo często się spotykamy, jak coś potrzeba, ustalamy pewne rzeczy, a tu... Tylko przedstawiłem, uzasadniłem to tym, że wystąpiła Rada Pedagogiczna, a nie dyrektor. Dobrze. W uzasadnieniu. No, to znaczy i pani dyrektor też występowała. Tak. Ale ja wiem o tym, bo po 13 podpisała się, żeby było jasne. No ale skończmy ten temat. Słuchajcie, no. To są sprawy raczej niehandlowe. Tak, zobaczymy, poustalamy, jakie są możliwości. No i tyle. No jeżeli będzie jakaś taka możliwość podwyższenia tego dodatku, to z tego skorzystamy. Ja chcę dodać, że jest taki dodatek kolejny, motywacyjny, którym można też w ramach lepszej pracy ponad swoje, powiedzmy, jakieś tam obowiązki oficjalne ten dodatek podwyższyć. Nie ma żadnego problemu. On funkcjonuje u nas, dodatek motywacyjny, na poziomie 15%, a mamy zgodę na od 15, od 0 do 50, więc można ten dodatek zmniejszyć, można go podnieść, więc tak to mniej więcej wygląda. Ale ja tutaj chcę państwu jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że te dodatki funkcyjne, one nie świadczą też do końca. Tak jak pan mówi, że tam dwukrotnie większy ktoś ma i tak dalej, bo zarząd nie miał możliwości podwyższenia w inny sposób poborów dyrektora. Po prostu. I zasadniczej płacy, bo to powinno się tak odbywać, zasadnicza płaca dla pana dyrektora powinna być zupełnie inna, prawda, niż gdzieś dla nauczyciela nawet mianowanego. I mielibyśmy wtedy święty spokój. Natomiast no, czymś te nagrodzenia dla dyrektorów no, należało podnieść, bo według nas były one zdecydowanie za niskie, niejednokrotnie niższe niż nauczycieli pracujących w tej szkole. I stąd jest taka tak to wygląda mniej więcej. Myślę, że tę sytuację uspokoimy, bo to są dwie osoby, które mają takie mniej więcej jakby problemy ze zgodą na wysokość tych dodatków funkcyjnych i damy sobie radę, no, i będą zadowoleni wszyscy. Pani radna, proszę do mikrofonu jednak. Proszę sobie mikrofon bliżej postawić. Bliżej, bliżej. Czy już włączony? O, teraz dobrze. Proszę bardzo. Panie starosto, czy jest taka możliwość? Jeszcze raz powtarzam. Czy jest taka możliwość? Nie słychać pana. A teraz? On nie działa. Działa. Dobra, już raz tam dwa. Proszę bardzo, pani radna. Panie starosto, czy jest taka możliwość,
że zostanę zaproszona na ten zarząd, żebym po prostu dowiedziała się, jak to faktycznie wygląda, żeby to nie było pokątnie, że wczoraj, bo powiem dlaczego uzasadnię, dobrze? Wczoraj rzeczywiście została pani dyrektor, przyszła, przedstawiła sprawę, jak to wygląda. Dzisiaj dowiaduję się od kolegi tutaj radnego, że oni na ten temat po prostu rozmawiają. Ja nie jestem prowadzona w nic. Więc chciałabym poznać tą sprawę teraz od strony zarządu, jakie są możliwości, żeby to nie było właśnie pod stołem, czy tam pokątnie. Czy jest ta możliwość, że zostanę zaproszona? Zawsze jest taka możliwość, ale pani Basiu, no tu nie ma nic pod stołem. To no, jest, z tego, to jest, co słyszę od kolegi mojego radnego, pani starosty. Po prostu pozyskał informację od pani dyrektor, najprawdopodobniej i tyle. No. Ale ja wszystko się odbywa lege artis, na stole. Nic to ja bym nie, chciała nie właśnie tak usłyszeć na stole, żebym mogła świadomie to wziąć, podjąć decyzję. Ja chcę powiedzieć tak, że oczywiście, że tak. To są decyzje personalne. Decyzje, które, no, o których raczej nie powinno się jakby warsztatu czy dyskusji na ten temat ujawniać, dlatego że potem jest stanowisko zarządu i w tym momencie na tym stanowiskiem będziemy się mogli wszyscy pochylić i tutaj jak najbardziej zostanie pani przedstawione, nie ma problemu. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy w sprawach różnych jeszcze ktoś chciałby? Nie widzę. To cóż, szanowni państwo, zbliża się majówka. Bardzo serdecznie państwa zapraszam do uczestniczenia we wszystkich organizowanych imprezach, jakie będą w tych dniach, czyli święto flagi. Apeluję o wywieszenie flag, bo to jest ważne bardzo 2 i 3 maja. Apeluję o wzięcie udziału i 3 maja to jest święto narodowe. W mszy za ojczyznę, która odbędzie się w kościele farnym. Później będzie piknik militarny. We w tych wszystkich informacjach życzę państwu pogody w czasie majówki, dobrego samopoczucia i dużo, dużo zdrowia. Szanowni państwo, zamykam 75. sesję Rady Powiatu Bartoszyckiego. Dziękuję bardzo.